Zauważyliście, jak spokojnie jest ostatnio? Nie wiem, czy to po wyborach, czy coś. Pogoda się poprawiła, chociaż mroźnie za oknem. Idealnie, żeby popatrzeć przez okno, ale nie wystawiać nosa za drzwi. Pogoda piękna dla mnie. Czyli człowieka, który siedzi dużo czasu przed komputerem. Ale jest jednak o czym opowiadać, bo mimo, że jest spokojnie i fajnie, to jest trochę dziwnie. Wiecie co? Miałem okazję przysłuchać się temu, co mówią media zagraniczne na temat Polski, Polaków i wyborów, jakie się odbyły. Właściwie przysłuchać się. Oglądam od czasu do czasu przeglądy prasy zagranicznej. Właściwie nie oglądam, słucham, w Trójce się pojawiają, polecam. Więc dowiedziałem się z tych przeglądów, że oto świat cywilizowany, współczesny, uznał nas, Polaków, za społeczeństwo niezwykle otwarte, niehomofobiczne, akceptujące inność i tolerancyjne. A to ci dopiero niespodzianka, bo niespecjalnie tacy jesteśmy, ale skoro już tak świat nas uznał, to bardzo miło. Dlaczego? No bo cóż, to dlatego, że wyniki partii Palikota takie były. Do Sejmu dostała się osoba transpłciowa, jak się ładnie mówi, oraz zadeklarowany homoseksualista. Przypuszczam, że w naszym Sejmie jest też kilku niezadeklarowanych homoseksualistów, ale to jest historia na inną sprawę. Przeważnie jest tak, że homoseksualistami okazują się te osoby, które są zaciekłymi wrogami homoseksualizmu. O tak, to takie są z życia wzięte trochę. Był sobie amerykański pastor, który był ogromnym przeciwnikiem legalizacji związków homoseksualnych i co? I został przyłapany na tym, że spotykał się z prostytutką homoseksualną, czyli z facetem, który sprzedawał tam wiadomo co. No to takie życie jest pełne ironii. Był sobie amerykański polityk, który też był przeciwko związkom homoseksualnym i w pewnym momencie wypuścił parę i powiedział, że nie, że on opuszcza rodzinę, bo poznał wspaniałego kelnera i teraz z nim postanowił spędzić resztę życia. I jeszcze była afera w Nowej Zelandii. Był polityk znany partii takiej bardzo konserwatywnej, który opowiadał o tym, że homoseksualiści to pedofile i że trzeba ich zamykać i tak dalej, i tak dalej. No i co? I został właśnie oskarżony o pedofilię. Tak, no życie jest pełne ironii, szczególnie w tej polityce, jeżeli ktoś jest wielkim wojownikiem i walczy strasznie z homoseksualistami, to potem się najczęściej okazuje, znaczy nie najczęściej, od czasu do czasu. Wybaczcie, zgubiłem w ogóle wątek, ale to mnie rozbawiła ta myśl. No ale świat uznał nas za wspaniałych obywateli, wspaniałych ludzi, otwartych, tolerancyjnych. No a my co, będziemy z tym walczyć? Nie, niespecjalnie. Jak ludzie lubią pochwały. Ja wam opowiem taką historię, moją historię z dzieciństwa, nie takiego wczesnego. Ja, kiedy chodziłem do pierwszej, do drugiej klasy podstawówki, to nie byłem specjalnie dobrym uczniem. Prawdę powiedziawszy, byłem dosyć kiepski. W pierwszej klasie dostałem ocenę dobrą na koniec. Ja nie wiem jak teraz jest, ale kiedyś się dostawało tylko jedną ocenę. I mniej więcej to wyglądało tak, że trójkę dostawali ludzie, którzy byli wyjątkowymi chuliganami i albo pochodzili z patologicznych rodzin, nie chodzili do szkoły, tego typu historie, przykre sprawy. Czwórkę dostawali ludzie delikatnie upośledzeni, którzy tam nie uczyli się. Natomiast piątkę dostawali przeciętnie i troszkę powyżej przeciętnej i ci oczywiście lepsi. Więc ja miałem czwórkę, zostałem uznany przez społeczeństwo na wczesnym etapie swojego życia za osobę lekko upośledzoną. Zupełnie mi to nie przeszkadzało. W pierwszej, drugiej klasie jakoś nie bardzo widziałem, nie czułem powiązania między moją przyszłością a nauką. Tak to było. Ale jak to się zmieniło? Otóż na lekcji muzyki ja miałem taki plastikowy, fatalny flet, który fałszował, cokolwiek bym nie robił, dlatego też niespecjalnie się uczyłem, w ogóle niespecjalnie lubiłem się uczyć, ale tym bardziej na tym flecie. Ale w drugiej klasie mój tato kupił mi drewniany flet i okazało się, że ten piękny drewniany flet równie pięknie grał. W związku z tym nauczyłem się zagrać jednej piosenki, to się nazywała Oka, a uczyłem się jej bardzo, nie dlatego, że chciałem dostać dobrą ocenę, tylko dlatego, że bardzo podobały mi się dźwięki wychodzące z tego instrumentu. I ja do dzisiaj pamiętam, jakie są nuty w tej. To jest sol, 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 fa, re, mi, la, la, do, si, la, sol. Możecie sobie sprawdzić, znam resztę również, ale nie będę jej wymieniał. Otóż nauczyłem się tego na pamięć i zagrałem to wybitnie. Zagrałem to bardzo dobrze, najlepiej w klasie. To znaczy, to jest tak, nie mieli niby oceniać, ale jak wiem, że coś zrobię dobrze, to wiem, że coś zrobiłem dobrze. I dostałem czwórkę tylko, chociaż osoby, które gorzej grały, dostały 5. Ale to dlatego, że pani nie za bardzo mogła uwierzyć, że ten oto Maciaszek, który z reguły nie jest w stanie zagrać 3 nut bez fałszowania, nauczył się tak ładnie zagrać piosenkę, która się nazywała Oka. No ale co, ta czwórka i tak dała mi dużo radości i nagle poczułem,
że sporo przyjemności sprawia mi uzyskanie pochwały od nauczyciela i w związku z tym zmieniła się całe moje podejście do szkoły. Można by rzec, że gdyby nie ten drewniany flet, byłbym zupełnie innym człowiekiem dzisiaj. Można by nawet rzec, że moja przyszłość została zbudowana na flecie. Jakkolwiek by to nie brzmiało i jakkolwiek by się to nie kojarzyło. Taka jest prawda. I od tego czasu zacząłem się uczyć dużo więcej i dużo lepiej. Nie dlatego, że uważałem, że nauka jest dobra i potrzebna, tylko dlatego, że sprawiało mi przyjemność wtedy, kiedy nauczyciele mnie doceniali dobrymi ocenami, chwalili mnie. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że... generalnie to potem się wiązało też z tym, co mówiłem, jakby od czego zacząłem. Że nauczyciele zaczęli mnie oceniać lepiej, zaczęli mnie uważać za kogoś lepszego. W związku z tym ja za wszelką cenę chciałem w ten wizerunek się wpasować. Nie chciałem jakby zawieść ich zaufania, zawieść ich oczekiwań. I tak samo może być z polskim społeczeństwem. Być może my faktycznie staniemy się otwarci, tolerancyjni, ponieważ tak naprawdę sprawiło nam przyjemność. Wydaje mi się, że sprawiło nam przyjemność to, że współczesne, cywilizowane społeczeństwo zachodnie uznało nas nagle za niezwykle otwartych ludzi, tolerancyjnych. To są dobre rzeczy, to są dobre rzeczy. A dlaczego nam to sprawia przyjemność? A generalnie ja uważam, że nasz własny mózg uważa nas za kompletnych idiotów, kompletnych kretynów i wcale mu się nie dziwię. Dlaczego odczuwamy ból, jeżeli sobie zrobimy krzywdę? Ponieważ nasz mózg niespecjalnie nam ufa, że jeżeli na przykład zobaczymy wystającą kość z naszego ramienia, to nie pójdziemy do lekarza pod warunkiem, że się nas... Nie pójdziemy do lekarza, chyba że się nas będzie waliło w łeb bólem. I tak jakby śledzić niektóre wyczyny pewnych sportowców, to można dojść do wniosku, że faktycznie dla nich kontuzje nie miałyby znaczenia, ponieważ wyniki sportowe są ważniejsze. Czyli jednak mózg ma trochę racji, jesteśmy idiotami. Miejscami rzeczy pewne uważamy za ważniejsze niż nasz mózg uważa. Albo na przykład odchudzanie. Dlaczego nasz mózg, kiedy dostarczamy mu jedzenie, zaczyna to jedzenie magazynować w strasznych ilościach? Dlaczego ludzie tyją? Ponieważ nasz mózg uważa, że w pewnym momencie jesteśmy na tyle durni, że zapomnimy jeść i trzeba będzie te zapasy wykorzystywać. I jak się popatrzy na niektóre metody odchudzania pewnych osób, cóż, pewnych kobiet, to można uznać, że nasz mózg faktycznie ma rację, co niektórzy są kretynami i trzeba niestety magazynować dużą ilość posiłku, no bo potem to się może źle dla nas skończyć. I jako, że nasz mózg tak o nas źle myśli, to za każdym razem, kiedy zachowamy się dobrze, jeżeli ktoś nas doceni, dostarcza nam pewną ilość substancji, której jakby zastrzyk dostarcza nam dużo radości, dostarcza nam dużo przyjemności. Tak to działa mniej więcej, a my ludzie lubimy się uzależniać i jesteśmy uzależnieni od tej substancji. Jeżeli raz coś zrobimy dobrze, nasz mózg tak nas ładnie wynagrodzi, my jesteśmy naprawdę jak pies wypuszczony na spacer, nasz mózg nas wynagrodzi tą substancją, to potem robimy wszystko, żeby znowu poczuć się dobrze, żeby znowu nasz mózg nas wynagrodził. I tak mniej więcej wyglądało. I tak myślę sobie, że dlatego zacząłem się uczyć, ponieważ miałem przyjemność. I tak dużo ludzi postępuje, i liczę na to, że być może to ma też zastosowanie globalne i nagle nie znajdą się politycy, którzy pójdą do zachodnich mediów i powiedzą: nie, my nie akceptujemy inności, nie akceptujemy homoseksualizmu, jesteśmy zaściankowi, jesteśmy nietolerancyjni i możecie nas wszyscy pocałować w trąbkę. Nie, tacy politycy raczej się chyba nie znajdą, bo nawet im być może gdzieś tam, nawet jeżeli są przeciwko tym wszystkim sprawom, odrobinę przyjemności sprawiło to, że prasa zachodnia, media zachodnie powiedziały o nas coś miłego, co nieczęsto się zdarza. No i tyle. Na razie to wszystko. Na dzisiaj to wszystko, może na razie to wszystko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę Wam miłego dnia. Fenomenalna jest pogoda za oknem we Wrocławiu, także polecam spacer, chociaż ja nie wyjdę, bo jest za zimno. Ja nie lubię mrozu i chłodu. Znaczy mróz był w nocy. No nic, trzymajcie się. Pa, pa!